Witam wszystkich serdecznie. Kolejna część serii od A do Z. W tym odcinku będziemy robić system 12-woltowy. Pokażemy, jak jeden akumulator połączyć 2, 3 albo nawet i 4 razem. Więc startujemy. Mamy system 12-woltowy. Jak widać, nawet klamerki nie pomagają. Dzisiaj tak mocno wieje wiatr. I zaś używamy karteczki, no ale lecimy z tematem. 12V, 1000W to 83A. W systemie 12V lecimy od 10,5V do 15V na AGM-ach. Wszystko zazwyczaj jest rozpisane na akumulatorze, w jakich napięciach powinno operować, ale z zasady nie powinniśmy się mieścić tutaj między tym dolnym a tym górnym. Powinniśmy być koło 14 i nie schodzić poniżej 12 dla żywotności akumulatora. A więc zaczynamy łączyć. Zaczniemy od najprostszego układu. Mamy jeden akumulator. Czyli mamy akumulator i mamy jeden przewodzik plusowy, drugi przewodzik minusowy. Proste. Wrzucamy jeden bezpiecznik pomiędzy plus a dalszą część układu i jest wszystko gitara. Wszystko ładnie proste, ale teraz robimy troszeczkę bardziej skomplikowany układ. Zrobimy sobie układ z dwoma akumulatorami, czyli na przykład połączymy sobie je tutaj, te dwa, mostkiem w nolegle. I tak. Mamy połączone równolegle. Mamy kilka opcji, jak to zrobić. Teoretycznie idzie to tak zrobić, że te dwa my mamy równolegle i weźmiemy sobie odczep z plusa tutaj. Mamy odczep z plusa i odczep z minusa. I to jest najczęściej robiony układ. I widzicie, mamy minus, mamy plus i już jest jeden błąd. Gdzie jest błąd? Plus i minus jest na jednym akumulatorze, przez co cały główny prąd będzie szedł przez to ogniwo. Przez to, że to jest połączone kablami, to jest tak, jakbyśmy mieliśmy rurkami podłączone dwa układy. Ten będzie brał dużo wody, ten będzie brał mało wody. Więc żeby to działało naprawdę poprawnie i żeby ten akumulator się za szybko nie zmęczył, musimy połączyć to w ten sposób. Minus musi być tu. Przez co wszystkie prądy muszą przejść przez wszystkie mostki, przez co można potraktować te dwa akumulatory jako całość. Więc w przypadku dwóch akumulatorów nie ma problemu. No, trzeba nie zapomnieć o bezpieczniku. Czyli mamy plus, idzie tu do bezpiecznika, minus idzie stąd, tu i stąd wychodzi. Teraz robimy bardziej skomplikowany układ. Dodajemy trójkę. Czyli to rozłączamy. Oczywiście jak zawsze wszystko na żywca i wszystko idzie troszeczkę bardziej topornie. Tym bardziej, że w rękawiczkach. Mamy trzy akumulatory. Teoretycznie nie robimy żadnego nowego wynalazku. Mamy tak samo plus, minus, łączymy tu. No, jeszcze jeden mostek muszę dać. I mamy jeszcze jeden mostek tu. I mamy połączone trzy akumulatory. Czyli tak, główny plus idzie tu, tu i tu. A minus mamy, idzie tu, tu, a wyjście dopiero mamy tutaj. Czyli po przeciwnych stronach, jak najdalej siebie. Tu mamy plus, tu mamy minus. I lecimy z czterema akumulatorami połączonymi. Jak zawsze musi coś wypaść. Mamy cztery akumulatory. Tu będzie nasz minus. I tutaj dodajemy jeden plus. Thank you.
to mamy teoretycznie dobrze zrobiony układ. Tutaj mamy główny plus, co idzie przez bezpiecznik, idzie przez wszystkie akumulatory. A tutaj mamy główny minus. On idzie tu i tutaj dopiero odbiera. Przez co tutaj mamy główny minus, a tu mamy główny plus. I teraz, jak to się mówi, jak to by można było jeszcze inaczej podłączyć? Bo jeszcze jest inna opcja, żeby to podłączyć. Kolejną opcją, jakby to można było podłączyć, jest następująca. To sobie ściągamy wszystko i robimy tak. Mamy plus, bezpiecznik, bez mostków, teoretycznie. Lecimy z tematem. Mamy jeden plus, mamy bezpiecznik i powiedzmy, że to jest nasz minus. Mamy jeden układ i robimy klona tego. I co nam to daje? To jest opcja druga. To mam akurat u siebie tak zrobione, że każdy układ jest niezależnym układem. I co to nam daje? W eksploatacji, jak każdy układ jest niezależny, jak widzicie, każdy ma swój bezpiecznik. Zaraz powiemy, co to daje nam. Pyk. Pyk. Cyk. I potrzebujemy jeszcze jeden kabelek. Co to nam daje? Jak widzimy, w systemie 12-woltowym, żeby mieć 1000 watów, potrzebujemy 83 ampery. I teraz, jak mamy 4 bezpieczniki, raz, dwa, trzy, cztery, to ten prąd 83 ampery dzielimy przez 4, co nam wychodzi 20 z haczykiem. I możemy użyć mniejszą podstawę bezpiecznika. Jeżeli będziemy mieli tak jak prędzej, że mieliśmy główny plus tu, główny minus tu, to to traktujemy jako całość i musimy mieć 83 ampery w jednym bezpieczniku, co wymaga drogiego, dużego bezpiecznika. Tak mamy kilka mniejszych i w razie obsługi awarii możemy zrzucić jeden bezpiecznik, a reszta będzie działać. W tamtym przypadku nie było to możliwe, bo mieliśmy tylko jeden bezpiecznik. To jest opcja, jak to można zrobić inaczej. Czyli później te wszystkie bezpieczniki idą pojedynczymi kablami chudszymi do głównej płyty stykowej plusowej, a później wszystkie minusy do minusowej. I mamy osobne układy. Teraz jak to idzie zrobić źle? I to jest bardzo często robione. Te wszystkie odczepy bez niczego idą bez bezpieczników, idą sobie do przetwornicy. Czyli nie mamy bezpieczników, idzie wszystko do przetwornicy. I co, w przetwornicy jest przecież zabezpieczenie. Tak, tylko to jest zabezpieczenie między przetwornicą, wejście do przetwornicy, a tym, co jest w środku. To, co się dzieje przed nimi, jest niezabezpieczone. Czyli jak gdzieś tutaj będzie jakieś zwarcie, gdziekolwiek gdzieś jakieś zwarcie, coś się stanie, będzie ała. Po prostu będzie ała. Kolejną w miarę dobrą opcją pośrednia. Mamy plus, mamy minus i mamy jeden układ i mamy drugi układ. Pyk. Pyk. Powiedzmy, że tak. Tak.
I mamy jeden bezpiecznik. I tu mamy drugi bezpiecznik. Jest to wersja pośrednia. Czyli mamy dwa akumulatory połączone. Tu mamy główny plus przez bezpiecznik. Tu. I tu mamy minus. Czyli mamy zaś po przeciwnych stronach. I tu mamy tak samo, po przeciwnych stronach. Mamy bezpiecznik, zabezpieczenie i mamy podzielone sekcje na dwie. Jest to też dobre rozwiązanie. Proszę nie robić tego błędu, że się daje tutaj. Na jednym akumulatorze jest plus i minus. To powoduje, że ten akumulator umrze jako pierwszy, bo on będzie brał cały prąd. Bo niby to na przykład jest 70 amper, ale on na ułamek sekundy jest w stanie dać, jak się nie mylę, ten model chyba miał 800 albo 900 amper. Więc na tej stracie, co tu będzie na tym mostku, będziemy mieli spadek napięcia i ten drugi kolega się nie będzie męczyć, bo ten jedzie na plecach tego. Więc tamte rozwiązanie jest dobre. Tak nie róbcie. Dla dobra swoich akumulatorów i swojej kieszeni. Mam nadzieję, że wszystko jest pokazane. Jak co zrobić, jak nie robić. Jeszcze była inna opcja, jak można zrobić, ale to już by było za długie, a znając życie będzie jeszcze jakieś pytanie, więc zrobię specyficznie pod pytanie odcinek. Więc dziękuję Wam szczerze za pytania. Macie pytania, spostrzeżenia, pytajcie dalej. Będziemy działać dalej, bo to jest seria od A do Z. Czyli głupich pytań nie ma, są tylko głupie odpowiedzi. Więc dziękuję Wam za obejrzenie. Zostawcie lajka, subskrypcję, polećcie innym. Do zobaczenia. Cześć.